Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić Państwu sprawozdanie z posiedzenia komisji, gdzie obradowaliśmy nad ustawą o niektórych zawodach medycznych. Przebieg prac legislacyjnych w Sejmie był następujący. Ustawa została uchwalona w oparciu o projekt wniesiony do Sejmu przez Radę Ministrów 11 kwietnia. Następnie Marszałek Sejmu skierowała projekt do opiniowanej ustawy do Komisji Zdrowia, która przedstawiła sprawozdanie 25 maja. Podczas drugiego czytania projektu opiniowanej ustawy, które odbyło się 14 czerwca, zgłoszono wniosek o jego odrzucenie oraz 27 poprawek. Podczas trzeciego czytania projektu opiniowanej ustawy Sejm zaprowadził wyłącznie jedną poprawkę. Marszałek Senatu 20 czerwca skierował ustawę do komisji i po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu 28 czerwca komisja informuje, że żaden z podanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów. Pan minister w trakcie posiedzenia naszej komisji 28 czerwca przybliżył uzasadnienie projektu, jeśli chodzi o wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają wykształcenie uzyskane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki lub kwalifikacje uzyskane w systemie oświaty lub inne kwalifikacje wymagane do wykonania zawodu medycznego danego. Następnie na posiedzeniu komisji uwagi zgłosił pan legislator, mówiąc o tym i składając swoje zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej. Dotyczyły to te zastrzeżenia artykułu 4 ust. 3 opiniowanej ustawy odnośnie jawności Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego, jeśli chodzi o informacje dotyczące przyczyn utraty przez tę osobę uprawnienia do wykonywania zawodu. Jeśli osoba na przykład wykonująca zawód medyczny utraci te uprawnienia, to upublicznione będą nie tylko dane dotyczące tej osoby, a więc imię, nazwisko, daty wpisu do rejestru, także data utraty uprawnienia oraz podane będą przyczyny, ale także uzasadnienie projektu nie wyjaśnia tych regulacji. W Konstytucji mówimy, że władze publiczne nie mogą udostępniać innych informacji o obywatelach w demokratycznym państwie niż te, które są niezbędne. I to budzi zastrzeżenia na posiedzeniu naszej komisji. Jeżeli zatem osoba ta utraci uprawnienie do wykonywania zawodu medycznego wskutek wystąpienia na przykład jednego z spowodowanych zdarzeń prawnych, jakim jest choroba psychiczna, czy będzie ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo, to przewidziana w artykule 4 ustępu 3 opiniowanej ustawy zasada jawności będzie skutkować upublicznieniem tej informacji, na przykład o stanie zdrowia. Tymczasem pan legislator też podkreślił, że bezsporne jest, że informacje o stanie zdrowia nie tylko przynależą do sfery prywatności takiej osoby, lecz są objęte szczególną ochroną konstytucyjną jako tak zwane dane wrażliwe. Wątpliwości budzi także fakt przyjęcia niektórych poprawek przez Sejmową Komisję Zdrowia, gdyż tekst wykracza rażąco poza materię projektu. Dotyczy to nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego odnośnie definicji legalnej psychoterapii, nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustanowienie podstawy prawnej do przyznawania certyfikatu umiejętności zawodowej przez Towarzystwo Naukowe prowadzone działalność naukową co najmniej jeden rok, nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym odnośnie zasad kształcenia dyspozytora medycznego i nowelizacja ustawy o zawodzie farmaceuty, nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym, zasady dotyczące przystępowania do państwowego egzaminu specjalizacyjnego. W świetle tej argumentacji zaproponowano poprawki natury systemowej i legislacyjnej. Do zarzutów braku konstytucyjności zgłoszonych przez pana legislatora odniósł się pan minister zdrowia, podkreślił, że zmiany przepisów mają na celu poprawę sytuacji obywateli. Ja osobiście zapytałam przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia na tej komisji, dlaczego zawarli w ustawie regulację akurat 16 zawodów medycznych, pomijając takie zawody jak logopeda czy dietetyk. Kolejne moje pytanie dotyczyło artykułu 92 projektowanej ustawy o systemie informacji ochrony zdrowia. Zwróciłam także uwagę, że w zawodach medycznych istnieją samorządy, które prowadzą rejestr osób pracujących w danym obszarze. Niekoniecznie jest centralizowanie takich rejestrów. W artykule 88 właśnie to też budziło moją wątpliwość. Zmienia się ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie przyznawania tak zwanych certyfikatów umiejętności. Obecnie, w obecnym stanie prawnym towarzystwa naukowe certyfikujące dane umiejętności medyczne muszą działać minimum 5 lat. Zgodnie z tą ustawą okres ten jest skrócony do jednego roku.
Pan minister odpowiedział, powołując się na rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie umiejętności lekarza i lekarza dentysty, które teraz weszło w życie. Zwróciłam także uwagę, dlaczego w projekcie ustawy wymieniony jest instruktor terapii uzależnień, też zgodnie z głosem środowiska tutaj społecznego, które było obecne na naszym posiedzeniu Komisji Zdrowia, a nie ma tam specjalisty terapii tych uzależnień. Następnie senator Konieczny zapytał o opiekunów medycznych. Istotny zapis w ustawie dotyczący zakresów obowiązków i możliwości, jakimi ma dysponować osoba wykonująca taki zawód. Pani senator, pani profesor Alicja Chybicka zapytała przedstawicieli ministerstwa o brak ujęcia zawodu sekretarek medycznych w procedowanej ustawie. Pan minister powiedział, że sekretarka medyczna to nie jest zawód medyczny. Uwagi w trakcie posiedzenia komisji złożyła także Naczelna Izba Lekarska. Poruszono temat regulacji zawodu higienistki dentystycznej i zasugerowano, aby swoją działalność mógł ten zawód wykonać pod nadzorem lekarza dentysty. W zakresie uprawnień technika dentystycznego miałby on każdorazowo działać na zlecenie pod nadzorem lekarza dentysty. Kolejną poruszoną kwestią była odpowiedzialność zawodowa. Tutaj były pewne uwagi też Naczelnej Izby Lekarskiej odnośnie do tej odpowiedzialności, dlaczego, że pewną odpowiedzialność tych zawodów określa kodeks cywilny, niekonieczne jest to regulacja, żeby to podlegało ministrowi zdrowia. Następnie głos zabrał pan Grzegorz Świerk, Związek Lecznictwa Zawodowego Uzależnień, i oni też tutaj nam zwrócili uwagę, że nie ma wśród zawodów medycznych tego specjalisty uzależnień. Pan Bartosz Mikołajczyk z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych zwrócił uwagę na negatywną sytuację osób wykonujących ten zawód i wyraził swoją aprobatę dla procedowanej ustawy. A Artur Białoszewski, ekspert Senackiej Komisji Zdrowia, zwrócił uwagę dotyczącą standardów kształcenia w zawodach medycznych uregulowanych procedowaną ustawą. Ma to wpływać bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjenta, a państwowy egzamin gwarantowałby standard odpowiedni dla opieki nad pacjentem. W czasie naszego posiedzenia zabrała głos pani Joanna Popek, przewodnicząca Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków, i w imieniu tych osób pracujących w zawodzie zwróciła się o wyłączenie całkowicie dietetyków i rozpoczęcie pracy nad osobną ustawą dotyczącą regulacji zawodów dietetyków. Pan Maciej Werner z Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zabrał głos jako kolejny przedstawiciel środowiska społecznego. Zwracał uwagę, że technicy analityki medycznej czy nie są ujęci w ustawie dotyczącej regulacji zawodów medycznych. Krzysztof Brzuska, reprezentujący Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich, mówił o problemach związanych z instruktorami terapii uzależnień, czyli ten głos społeczny wybrzmiał dosyć dosadnie w trakcie posiedzenia naszej komisji. I jeszcze wypowiadali się także pani Justyna Iżykowska z Polskiego Towarzystwa Optometrii, wspomniała o potrzebie ochrony czynności zawodowych oraz o potrzebie włączenia do państwowego systemu opieki zdrowotnej tego zawodu. Natomiast jako jeden z ostatnich głos zabrał pan Arkadiusz Nowak, szef Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia, który zwrócił uwagę o istotności nowego zawodu profilaktyka i jego perspektywie zatrudnienia. Senator, ja osobiście nawiązałam do wypowiedzi Justyny Iżykowskiej z Towarzystwa Optometrii, wspominając o braku realnej ochrony czynności zawodowych nawet po regulacji prawnej zawodów medycznych. Część Komisji Zdrowia zamknął minister, odpowiadając na niektóre kwestie. Następnie doszło do głosowania nad poprawkami wniesionymi przez Senat. Żaden z podanych wniosków nie uzyskał większości głosów, dlatego wcześniej złożyłam do protokołu wnioski o charakterze legislacyjnym. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani senator. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy. Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać takie pytanie? Nie widzę. Dziękuję bardzo, pani senator.